Jak zauważyłeś, jestem Wiedźminem. Wiem, kim jesteś. I znam twoje poczynania z bardzo wiarygodnego źródła. Wyjaśnij, proszę. Ha, ha! Geralt z Rivii prosi o wyjaśnienia. Ten, który tak hojnie szafuje swoją życiową mądrością. Wybacz, że się nie śmieję. Nie z braku szacunku, po prostu nie załapałem żartu. Nie zamierzam nic tłumaczyć. W przeciwieństwie do ciebie jestem człowiekiem czynu. Zbiera mi się na śmiech, gdy wspominam twoje pseudofilozoficzne rozważania. Tylko czas, Wiedźminie, uczy nas czegokolwiek. Jedynie z perspektywy czasu można zrozumieć, co jest słuszne, kto jest człowiekiem, a kto potworem, jak rozpoznać zło i jak je pokonać. Nie mam ochoty na zgadywanki, więc albo zdradzisz mi przyczynę złości i rozgoryczenia, albo pożegnamy się. Dosyć chłodno. Wybacz mi, starzy ludzie bywają zgryźliwi. Wiedz, że czasami mówią mi o twoich dokonaniach i choć nie wszystkie twoje czyny uznaję za słuszne, zawsze słucham o nich z niekłamanym zainteresowaniem. Czym sobie zasłużyłem na zainteresowanie wielkiego mistrza zakonu Płonącej Róży? Lubię wiedzieć, co dzieje się w Temerii. Dzięki temu mogę pojawić się we właściwym czasie i we właściwym miejscu. No właśnie. Dziękuję za pomoc. Chociaż nie jesteś człowiekiem, byłeś w potrzebie. Obowiązkiem każdego rycerza jest nieść pomoc potrzebującym. Jest to część naszego powołania. Piękne słowa. Brzmią jednak dziwnie wśród smrodu palonych ciał i krzyków mordowanych. Rozumiem, że nie dotyczą elfów i krasnoludów. Mylisz się. Przysięga zakonu jest jasna jak wieczny ogień. Każdy zakonnik ślubował również stawać w obronie praw i władców. Powstanie nieludzi jest zamachem na najwyższą władzę w państwie. Chyba nie zaprzeczysz. Zakon został powołany, by zapewnić ład i porządek oraz umożliwić przetrwanie w obliczu nadchodzącego białego zimna. Wyzima została zbudowana na elfich fundamentach. Jeszcze wcześniej żyły tu gnomy, a wcześniej dzikie zwierzęta. Obaj wiemy, że to bez znaczenia. Głęboko ubolewam nad tym, co się dzieje. Ale to nie ludzie chwycili za broń. Nie mamy wyboru. Istnieje tylko jedna droga, by ocalić świat przed zagładą. Droga, z której się nie wraca. Rozumiem. Wiesz, czym jest zakon? Zakon jest ideą, począwszy od podstaw. Skończywszy na rzeczach najważniejszych, takich jak cel, wizja, która nam przyświeca. Celem jest nowy świat, porządek, który nastanie po nadejściu białego zimna. Świat, w którym każdemu dane będzie według zasług, nie pochodzenia lub układów. Świat, w którym silniejszy pomaga słabszemu, a zbrodnie spotyka zasłużona kara. Świat jasnych zasad i ideałów. To właśnie jest zakon. Pewnie wiesz, że w nasze szeregi może wstąpić każdy. Chłop, kupiec, nawet wiedźmin. Rycerze nie biorą zapłaty za oferowaną pomoc. Awans zależy od czynów. I ty zdecydujesz, kto dostąpi zaszczytu życia w świecie idealnym. To właśnie jest demagogia. Słowa, za którymi kryje się chęć zdobycia władzy absolutnej. Bo przecież ktoś musi wskazywać drogę błądzącym. Nie, Jakubie. Dziękuję za taki raj. Twój wybór. Mam nadzieję, że kiedy nadejdzie czas, zrozumiesz. Nie będę was dłużej zatrzymywał, ale nie lubię zaciągać długów. Spłaciłeś swój dług. Nie rozumiem. Nie mamy więcej czasu, nic mi nie jesteś winien. Koniec odpoczynku. Formować szyk. Wyzima czeka. Bywaj. Honestly, I just don't pay attention to these speeches anymore. Zaprowadzę ich do jaskini druidów. Uważaj na siebie. It's like any other politician, and maybe it's just because we're so close to an election, but just feels like a lot of talking with saying as little as possible about what you actually believe, if anything. Stop looting and go take care of them. Uh-oh, Zoltan may be walking into a bunch of badness. Indeed he is.
time? Well, whatever. Man, deep water. Okay, good enough. Where's our charge, or our charges? Doh! I can't protect them if they're not going to follow us. Where did Zoltan end up? Oi. Oh, we got a cave entrance. That'd be a good place. Oh, okay. Suet mushrooms. I was down to 40. How will I ever survive? Cousin Corbin. Well, must be one of Antoinette's. Wiedźmi, nie mam sprawy. O co chodzi? Zdaje się, że niedawno gościłeś na zamku króla Foltesta. To prawda. Nie spotkałeś tam Antoinette, mojej kuzynki? Nic ci nie przekazała dla mnie? Well, they don't have any option to ask him what it is he's running from, so we'll continue in good faith. Owszem, mam coś dla ciebie od Antoinette. Dziękuję, stokrotnie dziękuję. Dobry użytek z tych pieniędzy zrobię. Oh, this is where Zoltan ended up. I don't see any of the non-humans we were escorting, though. Geralt. I don't really care about after the rebellion ends. We're still kind of in the middle of it. Bywaj. What else? Elder Druid, so yeah. You'll see. Can we back and out and get the large? No. Can we back out and get the larger map? No, not really. But we're essentially back in the swamp, but sort of a different section of it, if I'm not mistaken. Yeah, that's the swamp forest where we were before with the fallen tower. Now we're up in the big swamp cemetery area, which is closer to Old Vejima. Słucham cię, wędrowcze! Co tu robicie? Chcemy zorganizować protest przeciwko wycinaniu drzew i mordowaniu gatunków zagrożonych! To chyba nie najlepszy czas. Poczekamy tutaj, aż powstanie wygaśnie i zorganizujemy Zielony Marsz. Pochód zakończy się pod Zamkiem Królewskim. Będziemy protestować, dopóki król nas nie wysłucha. Mamy przygotowane hasła i okrzyki. Na przykład, trwale, to kanibale! Albo stop mordercom zwierząt! Radzę poczekać z tym protestem. Nie możemy czekać w nieskończoność! Natura woła o pomoc! Yeah, well... It was nice when the druids were sort of a offhand reference to environmentalism. When they're done so directly and bluntly, it just comes off as silly, quite frankly. Well, he's actually got a book we haven't seen. The Disease of Civilization, monsters that have appeared as a result of environmental devastation. Of course he'd have this. Dedicated to Zoogles. Zoogles live in trash heaps amidst waste. Some monster we haven't seen yet. And our royal huntsman, which means we can get some intelligence on what monsters we're going to need to be fighting, or looking, keeping an eye out for anyway. Witajcie, panie Geralt. Co tu robisz? W Wyzimie rewolucja. Ludzie i nieludzie mordują się nawzajem. Nie interesuje mnie to.
Tutaj uciekają niewinni. Druidzi opiekują się nimi. Ja im pomagam, a przy okazji ochraniam. The innocent. That's a weird term for us and Zoltan at this point with how many people we've killed, but oh well. Mogę się na coś przydać? Chodzą słuchy, że w okolicach starej krypty na bagnach pojawiły się jakieś zabójcze monstra. Wiesz coś więcej? Ludzie powiadają coś o nietoperzowatym potworze i wampirzycy. Zbadaj te sprawy, jeśli łaska. Porozmawiajmy o czymś innym. Pytaj, Wiedźminie. Bywaj.